My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy będziemy mieli problem z obsadą tych wszystkich sprzętów. Przypominam, że kilkanaście tysięcy ludzi potrzeba do obsługi tych hajmarsów i wyrzutni koreańskich czumno, które również rząd zamówił. Więc co mówi Koalicja Obywatelska? Na pewno ja mówię jako poncyliusz, człowiek Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że Tomasz Siemoniak się ze mną zgodzi. Musimy kupować sprzęt, tylko proporcjonalnie do ilości wojska i to wyszkolonego wojska, bo to, że pan na sztukę w tej chwili cywili wpycha kolanem w mundury, im oferuje wyższe zarobki, ktoś był cywilem, teraz staje się żołnierzem i nie miał na to ochoty, ale wie, że to jest jedyna szansa, żeby normalnie funkcjonować w armii, to to nie rozwiąże sytuacji.